Ja pierdzielę. Niby ładne, a wygodne w ogóle. Siemanko, Kiwi Autocentrum, z tej strony Wąski. Dzisiaj w odcinku druga część, no niestety nie BMW-ki, ani jednej, ani drugiej. Mazda CX-5 2.2 w Skyactiv. W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, jak ściągaliśmy całą głowicę do wymiany uszczelki, jak też wymiany wałka od strony wylotowej i oczywiście dźwigienek, kompletny remont silnika. I druga część nastała, zobaczcie, jak wyglądał, jak przebiegał ten gruby serwis z góry silnika i jak wyglądało to kosztowo. Klient zadowolony, ale to wszystko w dalszej części odcinka. A jeżeli chcesz zobaczyć cokolwiek na temat tej jedynki lub tej jedynki, to w odcinkach Kiwi Racing Team możesz zobaczyć całe informacje i wszystkie wyścigi, które te jedynki do tej pory obskoczyły. Nie będę przedłużał, jedziemy. Jeżeli chodzi o Mazdę CX-5, dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy skompletowaliśmy wszystkie części. Przyjechała głowica po obróbce, wymianie zaworów, po szlifowaniu, po przygotowaniu do montażu i montażu nowej uszczelki pod głowicą. Turbina jest już osadzona, a nawet dwie turbiny. Pokażę Wam to. Maciek woła mnie, mówi: Wąski, kamerę bierz, turbina już siedzi. No i jak widzicie, siedzi. Oryginalny jeszcze czujnik ciśnienia spalin. Turbina świeżutka, wyczyszczona. Tutaj Maciek miał problem, ponieważ przy demontażu ta szpilka była już tak wyrobiona, że po prostu pękła, więc musiał wyrabiać nową otwornicą. No i jest. Działa, wszystko trzyma, wszystko na swoim miejscu. Teraz czekamy jeszcze na dodatkową dźwigienkę na wałku, która no, była tak wyszlifowana, ale zobaczyliśmy to dopiero teraz przy montażu i porównywaniu nowych części. Dlatego jutro przyjdzie już komplet, czyli ostatnia dźwigienka z 8. Montujemy to wszystko, zakładamy rozrząd, no i zobaczymy, co przyniesie następny dzień. Tutaj kompletny zestaw uszczelek góry silnika i głowicy cylindrów. Tutaj są stare stopki, jeśli chodzi o wtryskiwacze. To są takie podkładki pod wtryski. To wszystko wymieniamy na nowe. Uszczelka pokrywy zaworów. Tutaj uszczelka, chyba jak patrzę, to od pompy paliwowej albo od pompy wysokiego ciśnienia, no, czyli próżniowej. Tu mam od kolektora, także pełen taki zestawik jest. Zaworki, dźwigienki, wałki. Wszystko na swoim miejscu. Do czego teraz się zabierasz? Co, ściągamy miskę, sprawdzamy pompę i wymieniasz już powoli rozrząd, tak? Pierwszym z etapów, zanim posadzimy głowicę, to oczywiście wymiana napędu pompy olejowej, która wchodzi w skład całego zestawu kompletnego tutaj rozrządu, łańcucha rozrządu. Wymieniamy też również koło pasowe, jak kółka na wałkach rozrządu. No i zabieramy się za osadzanie głowicy. I teraz reasumując, wszystkie elementy, które musieliśmy wymienić i uwzględnić przy tak dużym serwisie, to oczywiście napęd pompy olejowej, kompletny zestaw łańcucha rozrządu ze ślizgami. Jak widzieliście w poprzednim materiale w części pierwszej, wyrobione były krzywki na wałku wydechowym, dlatego kompletny nowy wałek ze wszystkimi dźwigienkami zaworowymi. Serwis olejowy. Sprawdzaliśmy jeszcze oczywiście stan całego samochodu, sprawdziliśmy smoka. Smok olejowy w tym przypadku był czysty, co jest bardzo dobrą informacją. W tym momencie zobaczymy, jak będzie to wyglądać w jutrzejszym dniu porannym, kiedy będziemy odpowietrzać jeszcze samochód już tak i testować go po zakończonym serwisie. Jazdy próbne, wzywamy klienta, wydajemy. No i walka. Dobra, jak widzimy, sytuacja, jeśli chodzi o składanie Mazdy po tym straszliwie grubym remoncie, praktycznie dobiega już końca. Problemem w tym filmiku z remontu jest to, że nasz
trzeci mechanik składa to po godzinach i wczoraj chociażby składając rozrząd, dopinając już tutaj wszystko, jeśli chodzi o wałki, wydechowy i stący i te wszystkie dźwigienki, montował to do godziny 23.30. Po oddaniu samochodu, jeżeli wszystko będzie już ok, po testach klient do 1000 km musi stawić się do nas jako taka kwestia gwarancyjna po takim grubym remoncie motoru, żebyśmy wymienili znowu olej. Pamiętajcie, do 1000 km tam jeszcze te opiłki, jeszcze ten cały syf może pływać w całym układzie, z całym układem smarowania, więc powinniśmy to wypłukać, żeby już nowe elementy chodziły na czystym układzie. Nadejszła ta wiekopomna chwila. Jako że remont naszego głównego bohatera tego odcinka, czyli Mazdy 2.2 Skyactiv z rocznika 2015 z modelu CX-5 dobiegł właśnie końca. Samochód jest po generalnym remoncie góry silnika, po wymianie całościowym zestawu łańcucha rozrządu razem z napędem pompy olejowej. Przy okazji tego też remontu, tak jak widzieliście i w tamtym materiale, w poprzedniej części i w obecnym, posprawdzaliśmy dosłownie wszystko, czyli chłodnicę zaworu EGR, sam zawór EGR, wałek rozrządu od strony wydechowej był na tyle już zjechany, jak widzieliście, że musieliśmy zastosować nowy, zamontować nowy, oczywiście wszystkie dźwigienki zaworowe w komplecie 8 sztuk też zostały wymienione, bo przy diagnostyce tego wałka no te dźwigienki były podjechane i należało też już zrobić to kompleksowo. Tutaj roboczo-godzinowo ciężko jest to określić całościową robotę, ponieważ krok po kroku przy demontażu każdego elementu co chwilę zaskakiwało nas coś nowego. Na szczęście przy ściągnięciu miski olejowej do wymiany napędu pompy sprawdziliśmy też smoka, smok nie był zaklejony. To dobrze akurat świadczy o tym, ponieważ okazuje się, że nie było na tyle syfu opiłków, żeby ten smok jeszcze był zaklejony, co w tych silnikach, pamiętajcie, jest też takim punktem newralgicznym i taką fabryczną bolączką. Teraz najważniejszy temat i to, na co wszyscy może czekają, to podsumowanie roboty, jeżeli chodzi o materiał. Jeżeli chodzi o części, które zastosowaliśmy tutaj w tym serwisie silnika 2.2 Skyactiv, to oczywiście cały serwis olejowy, czyli filtr oleju, olej silnikowy 5W30, tutaj w 5-litrowej pojemności, zestaw nowy śrub do głowicy, zestaw łańcucha rozrządu z motywu, płyn chłodniczy, wałek rozrządu wylotowy, kompletny, oryginalny, razem z kompletem dźwigienek, zestaw kompletnych uszczelek głowicy cylindrów, czyli praktycznie tak reasumując cała góra. Do tego dźwigienka zaworowa dodatkowa, ponieważ kiedy doszły do nas wszystkie części, okazało się, że jeszcze jedna z tych 8 no, nadaje się, że tak powiem, do wymiany, a dostępność części do tej Mazdy, chociaż paradoksalnie to tylko 9-letnie auto, jest już praktycznie znikoma. Dodatkowo uszczelka EGR, której niestety nie mieliśmy w zestawie, jeżeli chodzi o zestaw uszczelni. No i tutaj sama robota, łącznie koszt, razem też z planowaniem obróbką głowicy w zewnętrznej firmie, 10 300 zł brutto. Czy to dużo, czy to mało? Dajcie znać w komentarzu. Najlepiej, jeżeli mógłby się wypowiedzieć ktoś z użytkowników takiej samej lub podobnej Mazdy, ale z silnikiem o pojemności 2.2 Skyactiv. Jakie Wy macie doświadczenia z tym motorem? Co Was zaskoczyło i jakie serwisy już za Wami? Ja pozwolę sobie przycupnąć i zaprosić Was już na następny odcinek, który niebawem troszkę w świecie motorsportu, ponieważ jak widzicie wystaje tył z naszej drugiej BMW-ki, kompletnie odmienionej, jedynka, dwulitrowy diesel, którego będziecie mogli zobaczyć już w sumie premierowo podczas Open Day'a na Silesia Ring teraz w listopadzie. Do zobaczenia, kłaniam się wąski i widzimy się już niedługo.